Włącz i zostań z nami. Nie dał się złapać i uciekł stamtąd też, nie? No i co ciekawe, to o ile cały świat go uznaje, na wielu historyków amerykańskich go uznaje za jednego z 7 najodważniejszych ludzi podczas II wojny światowej, żeby pójść dobrowolnie do Święcimia. No, serio. To jest prawda. Ja o rotmistrzu pileckim dowiedziałem się, gdy byłem jeszcze w gimnazjum, od mojego dziadka, który powiedział mi, że w książkach historii nie wszystko jest wiadomo. Powiedział mi, że po II wojnie światowej wielu żołnierzy walczyło z narzuconym po prostu reżimem komunistycznym, z którym się nie zgadzali, między innymi Witold Pilecki. Opowiedział mi, że to był jeden z ludzi, który powinien być uważany za najodważniejszego, gdyż on dobrowolnie zgłosił się do Oświęcimia, gdzie obejrzał wszystko, zorganizował ruch oporu wewnątrz obozu. Można powiedzieć, że właściwie przywrócił nadzieję ludziom, którzy tej nadziei zostali pozbawieni. Następnie uciekł stamtąd i dzięki jego raportom świat zachodni dowiedział się tak naprawdę prawdy o tym, co dzieje się w Polsce w obozach. To znaczy, ja nawiązując do tego pytania, powiem, że tak, ja zauważyłem, że w stosunku do czasów, gdy ja byłem, nie było tego aż tak samo widać. Nie było tego widać tak samo, jak widać to obecnie. Wielu młodych ludzi, zwłaszcza w tam wieku gimnazjalnym, czy też w szkole ponadgimnazjalnej, wiedzą o wyklętych, starają się to manifestować. Widzę wielu ludzi, którzy to manifestują choćby nosząc bez wstydu koszulki z żołnierzami wyklętymi, z logiem Narodowych Sił Zbrojnych. Są to ludzie, którzy wiedzą i chcą pamiętać, którzy no niejako szukają swojej tożsamości właśnie w naszych bohaterach, o których no kazano nam zapomnieć, a o których jednak wbrew temu nadal pamiętamy. Dzisiaj po raz kolejny spotkaliśmy się, chcąc uczcić pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego na czwartych dniach Witolda Pileckiego we Wrocławiu. I po raz kolejny rozpaliliśmy znicze w rynku. To też już taka tradycja, już trzeci rok z rzędu rozpalamy znicze. Dzisiaj jest to nazwisko rotmistrza, przy czym pierwsza litera to Polska Walcząca. Chcielibyśmy wszystkim wrocławianom, ale również turystom odwiedzającym nasze miasto przypomnieć o tym wielkim bohaterze. Turystów jest sporo, przychodzą turyści z zagranicy i pytają, kto to był Pilecki. Myślę, że warto tą postać przywoływać, warto o niej mówić i jestem przekonany, że już w każdym roku będziemy tu w rynku układać ze zniczy taki napis z nazwiskiem Pileckiego i te znicze zapalać po to, żeby przybliżać jego postać. Nie, nie, my jesteśmy Młodzież Polska. My jesteśmy Stowarzyszeniem Młodra Niemen, ale powiem panu prawdę, że z okazji Dnia Rotmistrza po raz czwarty, wydaje mi się, we Wrocławiu organizujemy, łączymy różne środowiska. Myśli pani, że pan Pilecki sobie życzył do tego organizacji takiego szeregowego imienia? Nie wiem, czy to jest szerganie jego imienia. Dla mnie to jest podkreślanie jego wartości. Przepraszam, jeszcze nie mogę z tego skończyć. Dla mnie to jest szerzenie informacji o tym, jak trudną drogą przeszedł. Kiedyś spotkam się z moimi kolegami, których już nie ma, to będę miał im o czym opowiadać. Dziękuję Państwu, Bóg zapłaci. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.